Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przez lectio divina rozumiem zdolność do stawania przed stronicą Pisma Świętego, aby ją czytać w duchu wiary i modlitwy, tak by demaskowała w nas pułapki współczesnej mentalności i aby zmierzała do czytania wszystkich rzeczywistości według myśli serca Bożego. Praktyka lectio divina jest lekarstwem na dzisiejsze niespokojne, pokawałkowane życie. To naprawdę opatrznościowe lekarstwo na nasze czasy. To słowa kardynała Carlo Martiniego z konferencji w Camaldoli, Słowo Boże w przyszłości Europy. Ostatnia wygłoszona konferencja biskupa Mediolanu po 23 latach posługi. Czytałem ją i brzmiała jak duchowy testament dla mnie. Cała utkana z intymnych pasterskich zwierzeń. Kościół musi zadbać o ścisły związek między duchowością, duszpasterstwem, rozeznawaniem i lectio divina. To synteza jego pasterskiej posługi. Drogi księże arcybiskupie Grzegorzu, drogi księże arcybiskupie seniorze, drodzy księża biskupi, bracia w kapłaństwie. W 3 lata po przywołanej konferencji kardynała Martiniego, Benedykt XVI w pierwszych miesiącach swego pontyfikatu na kongresie z okazji 40. rocznicy ogłoszenia konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym, Dei Verbum, powiedział do delegatów ze 100 krajów: chciałbym przede wszystkim przypomnieć i polecić prastarą tradycję lectio divina. Praktyka ta, jeśli będzie się ją skutecznie propagować, przyniesie w Kościele, jestem o tym przekonany, nową duchową wiosnę. Te słowa wbiły mi się mocno w pamięć serca. Dla mnie są prorockie. Pomyślałem, skoro papież, wybitny teolog niemiecki, ważący każde zdanie, wypowiada takie słowa w tak uroczystym momencie, dodając: jestem przekonany, to znaczy, że tak będzie. Że jest to wizja z natchnienia Ducha Świętego mówiącego do Kościoła. Noszę te słowa w sercu. Drodzy, przywołałem te wydarzenia i te słowa, ponieważ mówią o lectio divina coś istotnego. Mówią, że nie chodzi w niej jedynie o praktykę pobożnościową, o metodę modlitwy Słowem Bożym. Też, ale chodzi o coś znacznie więcej. O coś niezbędnego dla życia Kościoła. I powtarzając raz jeszcze słowa Benedykta XVI, kardynała Martiniego, w lectio divina chodzi o nową wiosnę Kościoła, o taką lekturę, o taką kulturę życia, która będzie demaskowała w nas pułapki współczesnej mentalności. Nauczy nas czytać rzeczywistość według myśli serca Bożego. Drodzy, bez lectio divina Kościół przestałby być Ecclesia Divina. Albo lectio divina i Ecclesia Divina
albo Lectio Humana i Ecclesia Humana. Benedykt XVI przypomniał w Verbum Domini, że Kościół ma za fundament Słowo Boże, rodzi się z Niego i Nim żyje. Nie ma innej alternatywy życia. Jeśli prawdą jest, jak mówi święty Paweł, a prawdą jest objawioną, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy i że tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa, Rzymian 10:17, to tak samo prawdą jest, że Kościół codziennie rodzi się z tego, co się słyszy, ze Słowa Chrystusa. I trzeba się martwić, bracia, a nawet obawiać o te wspólnoty w Kościele, o te rodziny, o te klasztory, plebanie, seminaria i o serca tych pasterzy, w których Słowo Boga już nie jest słuchane. Ksiądz, który nie czyta Biblii, który nie słucha Słowa Bożego, jest w niebezpieczeństwie, jest zagrożony. Jeśli chcemy faktycznej odnowy życia, nowej jakości życia w Kościele, a przecież wszyscy chcemy, to potrzebujemy Bożego czytania w Kościele. Jakie czytanie Słowa Bożego? Takie czytanie spraw Kościoła i świata. Na jakim poziomie zgłębianie Słowa Bożego? Na takim poziomie będzie wnikanie w rzeczywistość, która nas otacza. Boże czytanie zawsze prowadzi do kontemplacji. Uczy czytać rzeczywistość oczami Boga. Nie ma predikacjo i akcjo bez lekcjo i kontemplacjo. Nie ma. Albo kontemplatywni w działaniu, albo rozproszeni i zwodzeni. W jednej z homilii do członków Międzynarodowej Komisji Teologicznej Benedykt XVI powiedział z mocą, też słowa mocne, załopotały mi w sercu. W wielomóstwie naszego czasu i innych czasów, pośród inflacji słowa, trzeba uczynić obecnymi słowa istotne. Potrzebujemy milczenia i kontemplacji, aby nie dać się zwieść przez blichtr światowości. Odwołując się do pierwszego listu świętego Piotra, dodał: przemawianie po to, by zdobyć aplauz, przemawianie z ukierunkowaniem się na to, co ludzkie, co ludzie chcieliby słyszeć, przemawianie w posłuszeństwie dyktatury opinii publicznej, jest uważane za pewien rodzaj prostytucji słowa i duszy. Ojcowie starożytni mawiali, że Kościół nie lśni własnym światłem, lecz światłem Chrystusa. Tracimy blask, gdy Jego słowo zasłaniają inne słowa, gdy Jego natchnienia zastępują czysto ludzkie myślenie, gdy zastępuje czysto ludzkie myślenie, gdy Jego plany przegrywają z naszymi planami, gdy w naszych planach kierujemy się współrzędnymi tego świata. Lectio Divina oczyszcza duszę. Boże czytanie oczyszcza myśli, oczyszcza serce, bracia. W konsekwencji oczyszczać będzie nasze usta, bo z obfitości serca mówią usta. I otworzyć się na Lectio Divina to otworzyć się na kairos, to znaczy na czas szczególnej interwencji Boga. Są cztery główne czasy, które tradycja nazwała umownie lectio, meditatio, oratio i kontemplatio. I cztery kluczowe momenty dla życia Kościoła i jego pasterzy. Dzięki Lectio Divina Kościół pozostaje Ecclesia Dei. Gdy w czytaniu rzeczywistości przestaje kierować
nami Słowo Boże, Boże czytanie, wtedy grozi nam, że w naszym rozeznawaniu i wyborach kierować się będziemy jedynie lectio humana. Ale wtedy to już nie jest Ecclesia Dei. Prześledźmy te cztery czasy, w których nie chodzi jedynie o metodę czytania Biblii, powtarzam. Chodzi o styl życia. Chodzi, drodzy bracia, o życie w rytmie Bożego Słowa. Czas lectio nazwałbym czasem strategicznym dla Kościoła, dla nas. Bo stawia nas przed najpierwszym pytaniem, pierwszym z pierwszych. To jest pytanie, co mówi Bóg? Pytanie pierwsze. Kościół, pasterz nie może nie rozpoczynać dnia od tego pytania. Co mówi Bóg? Każde inne pytanie jest drugie i nie może być pierwsze. Ojcowie Kościoła uczyli, że trzeba to pytanie zadawać wieczorem, sobie, wieczorem, przed pójściem spać, z myślą o nowym dniu. Słowo Boga jest wieczorne i poranne. Kościół, który słyszy i widzi Słowo w ciemnościach nocy, usłyszy orędzie paschalne i dostrzeże poranek wielkanocny nawet pośród najbardziej czarnych nocy w swojej historii. Benedykt XVI tłumaczy w Verbum Domini, że w Lectio Divina chodzi o pragnienie autentycznego poznania treści świętego tekstu. Co mówi tekst biblijny sam w sobie, a więc, mówiąc inaczej, co mówi Bóg? I przestrzega, że jeśli tego pytania zabraknie, wówczas istnieje ryzyko, że nasze czytanie świętego tekstu będzie jedynie pretekstem, by nigdy nie wyjść poza własne myśli. Zrozumiałem, bracia, i wewnętrznie poruszyłem się. Mogę całe życie czytać Pismo Święte i nigdy nie wyjść poza własne myśli, poza własne racje, poza własne wizje i plany. To bardzo niebezpieczne dla Kościoła. Zwłaszcza, gdy dotyczy pasterza, przewodnika wspólnoty. Powiedz mi, jaka jest Twoja lekcja, a będę mógł powiedzieć coś o Tobie, o tym, jakim jesteś pasterzem? Jaki poziom czytania stronic świętego tekstu, taki poziom czytania stronic Kościoła. Tekstus znaczy tkanina. Stronica, którą mam przed sobą, cała jest utkana ze słowa. I ta biblijna, i ta kościelna. I lekcjo zawsze stawia mnie przed dyptykiem. Kiedy czytam święty tekst, mam przed sobą dwie stronice. Stronicę świętych pism i stronicę mojego życia, które jest integralną częścią życia Kościoła. I istnieje pewna analogia między literą w Biblii, a instytucją w Kościele. Gramma, litera i instytucja Kościoła są jak mur, za którym skrywa się żywe, osobowe słowo. Słowo odwieczne, słowo Ojca. I jeśli w mojej lekcji zatrzymam się jedynie na powierzchni litery, jeśli przyzwyczaję się do powierzchownego czytania świętego tekstu, świętych stronic, to znaczy, jeśli mój kontakt z Biblią będzie jedynie literalny, wówczas nie usłyszę, co mówi Bóg i nie przeżyję wydarzenia, osobistego spotkania z Bogiem, który mówi do mnie. I nie będę zdolny wtedy głosić kerygmatu, bo kerygmat to jest wydarzenie. Wydarzenie, które miało miejsce najpierw we mnie, głosicielu. I dlatego mogę innym słowo głosić jako wydarzenie. Zimna litera nie przeszyje i nie rozgrzeje mojego serca. Można mieć rozgrzaną głowę i wychłodzone serce.
I wtedy pozostanę na powierzchni i będę powierzchowny. Dobrze zapamiętałem pewne zdanie z książki Tomasza Halika. Bóg nie mieszka na powierzchni. Nie można zatrzymać się jedynie na gramatyce, na strukturze tekstu, bo wtedy zatrzymam się jedynie na strukturze instytucji. Wszystko będzie dla mnie jedynie instytucjonalne. I grozi mi, że będę chodzącą literą, chodzącą instytucją. Litery są ważne, instytucja jest ważna, ale za nią skrywa się tajemnica najważniejsza. Bóg, który mówi. W Biblii słyszę bicie serca Boga. Poznawaj serce Boga w słowach Boga, mówił święty Grzegorz Wielki. Szukaj relacji z osobową prawdą. Nie wystarczy znać gramatykę. Ona jest po to, aby poznać wreszcie serce Boga. Jednak czas życia Kościoła nie kończy się na lekcjo. Lekcjo wprowadza w drugi ważny czas – medytację. Jeśli pierwszy jest czasem strategicznym, to drugi nazwałbym czasem konfrontacji. Zresztą za Benedyktem XVI, który tak tłumaczy medytację. Nie wystarczy pytać, co mówi tekst sam w sobie, co mówi Bóg. Kościół musi zapytać, co mówi tekst biblijny nam. Trzeba się z nim skonfrontować, ponieważ nie chodzi o rozważanie słów wypowiedzianych w przeszłości, ale w chwili obecnej. Chodzi więc o pytanie, co Bóg teraz mówi do mnie i o mnie, abym w słowie, jak w lustrze, zobaczył swoją prawdziwą twarz, żebym znał moją prawdziwą twarz. Kiedy Kościół, pasterz, kiedy jest w fazie medytacji? Kiedy dzisiaj konfrontuje się ze stronicą świętych pism. Kiedy odpowiedzi na pytania o siebie szuka nie we własnych myślach, ale u samego źródła, w Słowie Boga. Medytacja jest wtedy, kiedy Słowo Boga wyjaśnia mi Słowo Boga. Kiedy głębia przyzywa głębie. Kiedy Słowo Boga interpretuje siebie samego i interpretuje moje życie. Tylko to jest medytacja. Reszta to już jest tylko dywagacja. Bez konfrontowania się ze Słowem Boga można naprawdę zabłądzić. Zamiast głębia przyzywać głębie, pustka zacznie przyzywać pustkę. Istnieje niebezpieczeństwo ześlizgnięcia się w stronę dywagacji. Dywagacja, jak mówi to słowo, to mówienie nie na temat, od rzeczy. I słowo dywagacja znaczy błądzenie. Jeśli brakuje w naszym życiu medytacji, skutki mogą być poważne. Przepowiadanie może zamienić się w dywagowanie, w mówienie od rzeczy. Można przepowiadać nie na temat. Można błądzić, głosząc nie Słowo Boże, ale własne słowa. I zamiast pozwolić Słowu interpretować nasze życie, interpretować świat, pozwalamy wtedy, by świat interpretował Słowo. Słowo Boga. To naprawdę istotne. Pozwólcie, że użyję tego porównania. Czy Słowo Boga interpretuje mi gazetę? Czy gazeta mi interpretuje Słowo Boga? I można by tu użyć wielu porównań. I wydaje się ponadto, że największy problem w gramatyce życia duchowego, przyznacie, bracia, największy problem mamy z czasem teraźniejszym. Żyjemy tym, co wczoraj, albo tym, co jutro. Najtrudniej nam żyć tu i teraz. Hic et nunc. I medytacja gwarantuje ci, że będziesz mówił na temat, że będziesz sięgał istoty, że będziesz mówił zawsze do ludzi w czasie teraźniejszym. Będziesz słyszał ich teraźniejsze problemy, pytania, troski
i będziesz umiał na nie odpowiadać, bo jest w tobie Słowo Boga. My nie głosimy własnych mądrości. Tylko Słowo Boga zna ludzkie serce. I medytacja podprowadza nas do serca, do tego trzeciego czasu Kościoła, oratio. I jest to czas, nazwałbym go przełomowy. Dlaczego? W języku starożytnych słowo oratio oznacza również przemowę, w której trzeba zająć stanowisko. Ma się ujawnić mój życiowy wybór. Oratio to czas, w którym trzeba zająć stanowisko wobec tego, co mówi Bóg dzisiaj do mnie, do Kościoła. I to stanowisko trzeba zająć w sercu, bo bracia, my wiemy dobrze, to w sercu dokonujemy realnych decyzji, wyborów. Albo opowiem się po stronie ludzkiego słowa, albo po stronie słowa Boga. Oratio, jak pisze Benedykt XVI, jest pierwszym sposobem, przez który Słowo nas zmienia. I z konfrontacji ze Słowem rodziły się i rodzą w Kościele najpiękniejsze modlitwy, najpiękniejsze litanie, najpiękniejsze homilie, najważniejsze wybory. Na modlitwie sprowokowanej przez Słowo Boga dojrzewają najważniejsze decyzje. Czy pozwolimy Bogu przełamać nasze ludzkie myślenie, czy też nie? Czy zwiążemy się ze Słowem Boga, czy jedynie ze Słowem ludzkim? Czy pójdziemy za Jego, czy za własnymi rozwiązaniami? Czy Słowo Boga będzie pierwsze, czy przegra z ludzkim Słowem? Jeśli w sercu dokonam decyzji, stanę po stronie Boga, po stronie Jego Słowa, wtedy zmienia mi się perspektywa życia i duszpasterzowania. Zaczynam widzieć wszystko od strony Boga. I wtedy Kościół wchodzi w czas kulminacyjny. Takim jest czas kontemplacji. Benedykt XVI mówi, że kontemplacja to dar Bożego spojrzenia przy ocenie rzeczywistości. Słowo Boże staje się kryterium rozeznania. Jest to czas, który nazwałbym decydujący dla Kościoła. Ksiądz kontemplatywny będzie potrafił mocno stąpać po ziemi. Będzie wolny od światowych zależności, wolny od powiązań, od przywiązań. Nie będzie odlatywał w zaświaty życia, z którymi kapłaństwo, Kościół niewiele mają wspólnego. I będzie miał oczy bystre, zdrowe, ponieważ codziennie obmywane przez Słowo Boga. I jego spojrzenie nie będzie powierzchowne, nie będzie zewnętrzne. Co więcej, bracia, wtedy w każdym punkcie historii, jestem przekonany, w każdej zawiłości dnia codziennego, w sytuacjach i sprawach najbardziej banalnych i najbardziej złożonych, będziemy potrafili odczytywać wszystko oczami Boga. Lekcja divina, która wychowuje do kontemplacji, nie jest domeną klasztorów kontemplacyjnych. Jest powołaniem każdego, a śmiem twierdzić, jest koniecznością dla ludzi żyjących bardzo aktywnie. Bez lekcji divina, to instrumentum laboris, mówi do synodu o Słowie Bożym, nie możemy być prawdziwymi chrześcijanami w sekularyzowanym świecie, gdyż dzisiejszy świat wymaga osobowości kontemplatywnych, czujnych, krytycznych, odważnych, wymaga nowych i nieznanych dotąd wyborów i będzie wymagał szczególnych interwencji, które nie wypływają z przyzwyczajenia czy obiegowych opinii, lecz ze słuchania Słowa Pańskiego i tajemniczego dostrzegania Ducha Świętego w serca. To słowa dokumentu. Drodzy bracia, jaka kontemplacja, taka dyskrecja. Jakie kontemplowanie, takie rozeznawanie. A jakie rozeznawanie,
takie wybory. Zakończę myślą Henry Nouwena, który mnie ciągle inspiruje, ten zmarły holenderski kapłan. Tak mówi do nas, a pisał te słowa wśród niepełnosprawnych umysłowo, z którymi spędził ostatnie 10 lat własnego życia. I tam zrozumiał więcej niż kiedykolwiek w swoim życiu, kapłańskim i profesorskim. Nie wystarczy, jeśli w przyszłości kapłani i osoby niosące posługę będą szanować moralność, prezentować wysoki poziom wyszkolenia i przejawiać chęć niesienia pomocy innym. Nie wystarczy, jeśli ludzie ci będą potrafili twórczo odpowiadać na palące problemy swojego czasu. Wszystko to jest bardzo cenne i ważne, ale nie to jest sercem chrześcijańskiego przywództwa. Najważniejsze pytanie dotyczy tego, czy przyszli przywódcy prawdziwie będą ludźmi Bożymi, czy będzie ich przenikało żarliwe pragnienie przebywania w Bożej obecności, wsłuchiwania się w Boży głos.